Alice? Cześć wszystkim, jestem Ciro, to jest Alan Wake. Tak, po bardzo długiej przerwie. O Boże, muszę sobie przypomnieć sterowanie, poczekajcie. Okej. Tak to jest, jak się długo w coś nie gra. Przepraszam, ale jestem chora. Idź, człowieku. Tu jest światło luminescencyjne, Jezus Maria. O, cicho, tu coś jest, tego wcześniej nie widziałam. Znając życie, zaraz coś mnie zaatakuje. Ja tu byłam? Dobra, dajcie mi, co tutaj macie. No. Kto mi tu sapie? Idźcie w dupę. Chwila. Zmienię sobie... Nie, na rewolwer, bo jest więcej amunicji. Przestańcie mi sapać. Wiem, że tu nikogo nie ma. Biegnij. Tu jest maszynopis. A co wygodzi? Nie pamiętam, czy go czytaliśmy ostatnio, czy nie. Podnieś. Chwila. Nie, chyba to czytaliśmy. Dobra, no to idziemy dalej. Dobrze, ja idę. Widzę termos z kawą, więc tu nas nie było. Tak, mamy iść na stację benzynową, która... The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Tak, stacja benzynowa. Nie! Znowu będziemy walczyć z tym idiotą. Czekajcie, jeszcze sobie przypomnę. Kontrolki, jak się celowało. Tu się strzela, tu się wzmacnia. Aha, nie pisze, super, no dobra. Błagam. O nie. Jezu. Jezus, co tu? Nie! Au! Gdzie? Idźcie w dół. No, już. Czekaj. Au, dobra, cicho, dobra, Alan zaraz zginie, zostawcie mnie. No, super. Przepraszam, ale jestem chora, mogę lamić? Aha. Okej, jesteśmy tutaj. Ale ja chcę swoje magiczne, i ja chcę rakietnicę. Gdzie była rakietnica? Oddajcie mi ją. Rakietnico. Rakietnico, gdzie jesteś? Aha, rakietnica była tam. Biegnij po nią. Mam na... Boże, ktoś tam krzyczał? Jezu. Przestań, Alan, sapać. Jesteś dorosłym facetem. Silnym, męskim. Nie masz co sapać. Zaraz tu nas zaatakują idioci. Podnieś ten termos. Ciekawe jestem, czy musimy w ogóle z nimi walczyć.
Szybko, uruchom! No nie, nie uruchomimy. Ale dobrze jest, że jest tylko dwóch. Nie, nie przeładowuj teraz. Uciekaj. Idźcie w dupę. No już. Okej. Pozbyłam się ich chyba. Och. Dobra, zajebiście. Może przeładuj ten rewolwer. Okej, na razie chyba nas nic nie zaatakuje. O nie! Jednak. Dobra, w świetle jesteśmy bezpieczni. Tu nas nie dorwą. Może stąd uciekajmy? Może lepiej jak stąd sobie, wiecie... Uciekniemy... Okej, mam iść tędy. Zostawcie mnie! No już! Wynocha. Dobra, to chyba tak nie działa. Chyba jednak musimy ich pokonać. Ale w świetle my przecież ten się zapisuje. Podnieś tą amunicję, dziękuję. Oj, podnieś baterię. Super. Czy my mamy coś do rzucania? Chyba nie. Chyba nie mamy niczego do rzucania. A nie, nie mamy racy? Kurczę. Nie, chyba nie mamy jednak. Niczego do rzucania. Dobra. Nie ma nikogo z tyłu? Nie. Idźmy powoli. O, tu jest termos. Widzicie, ominęłabym go. Podnieś to. Lepiej... O Jezu! Od tylca? Nie, Alan! Unik! Tamten umarł? Biegniemy dalej. Dalej przed siebie. Nie zatrzymujemy się. Jezu, gdzie ja mam? No nie! Czekajcie, ja się muszę podleczyć, dobra. Tu jesteśmy bezpieczni. Okej. Tu jesteśmy bezpieczni, w ten sposób pozbyliśmy się tego debila. Mamy chyba iść ścieżką. No nie! Alan uciekaj, bo zginiesz. Uciekaj, bo zginiesz! Nie! Zostaw mnie. Ja chcę do światła! Dziękuję. Podlecz się. No, w sumie mamy jakąś taktykę na nich. Wiecie, to jest ciężkie po tak długim czasie wrócić do grania. Czy oni są z tyłu? Nie.
Ale tutaj są! Co to było? No nie, i znowu! Uciekaj, skacz, musisz się wyleczyć. O nie, umrę zaraz. Alan, do światła już, dziękuję. No nie, byłam w świetle, to nie fair. Po nim. Wow. No nieźle, ale idź się wyleczyć, Alan, mimo wszystko. I teraz idziemy. Mam nadzieję, że na razie tu nikogo nie spotkamy. Idziemy sobie ścieżką kulturalnie, żeby dojść tylko do maszynopisu. Jezu, te dźwięki są creepy. Creepy w chuj. Przepraszam. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen. Talking like a madman. No cóż, ciekawe. Pewnie coś takiego nam się wydarzy. Dobra, to wracamy. Przepraszam. Idziemy dalej. Debile, idioci. Z drogi. Tu nie ma nic ukrytego, nie. Chyba zabrałam tam ten termos z kawą, nie pamiętam. O, mamy zapis, zajebiście, dziękuję. Dobrze. Dajcie mi zapasy, bo mamy mało amunicji. O, dziękuję. Nie podniesiemy sobie bateriki, bo czemu by nie? Tak, jeszcze tu sobie staniemy. Gdzie teraz mamy iść? No nie, no w dół to raczej nie, bo Alan się zabije. Czy to jest termos? Nie, to nie jest termos. Chwileczkę. Którędy my mamy iść? Magiczne kółeczko pokazuje nam, że gdzieś... tam? Czy ja się zgubiłam? A, Boże, za tym jest droga. Nie zgubiłam się, tylko jestem ślepa. Ty, Alan, się tutaj nie zabijesz? Zeskocz sobie. Czy raczej może zsuń się? Cicho, mamy... Co mi tu sapie? Tu jest nasza farba luminescencyjna, która powinna nam wskazać drogę do ukrytych dobroci. Ukryte dobroci są tutaj. Przestańcie mi sapać. Kolejna rakietnica? Przecież ja już mam. Przecież ja już mam rakietnicę. To nie wróży niczego dobrego, skoro dali nam dwie rakietnice. Albo po prostu gra nam się zbudziła. Też jest taka możliwość. Rozumiem, że mamy iść tędy. Tu są buldożery, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się strasznie. Kruczki, król kruków. Karls taki, wyjdź i walcz jak mężczyzna. Słyszę go. To nie jest fajne. Zastanawiam się, czy nie użyć rakietnicy. Wow!
O nie, zapędzili mnie w ślepą uliczkę. Nie, oślep go. Okej, chyba na razie mam spokój. Dobra. Alanowi odnawia się zdrowie, gdy stoi, nic nie robi, chociaż bardzo powoli to się dzieje. Czekajcie, wezmę maszynopis. Słyszę z takiego, jak sapie. Nie ten guzik. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. No tak. Policja nigdy nie rozumie poszkodowanych. Wiecie, że naprawił mi się chyba pad? Wejdź tu. Czekajcie. No, dobra. Nieważne, nie, bo wiecie co, pad mi działał na odwrót guziczki. Dobra, podnieś baterię. I strzelbę? O, mam z powrotem... amunicję do strzelby. To znaczy, że będzie grubo. Telewizor i kartonowy jeździk. Dobra, tam nie będziemy tego słuchać. Tu mamy czegoś użyć. No to są tylko takie tam misterie. Patrzcie, w ogóle tutaj przed chwilą latały... O, widzicie? Tutaj ćmy sobie latają. Fajne. Kartonowy karton. Jedyna rzecz, która powinna być z kartonu. O, tu jakieś gumiaki. Aha, otworzyła nam się brama. Dobra, wychodzimy. Nie ma co tego gadania słuchać. Weźmy na razie może naszą rakietnicę. Użyj. Aha, bo to nam tutaj działało, a chyba mieliśmy to wyłączyć. Boję się. Ja chcę tylko to przejść. O! Panie Staki! Proszę mnie zostawić. Nie chcę przechodzić obok, bo znowu będą, wiecie, debile mnie atakować, a tego nie chcę. Panie Staki? Nie mówcie, że ja go zabiłam. Serio, ja go zabiłam. Idźcie w dupę. Aj nie, zaraz zginę. Aj. Kurde, gdzie jest moja rakietnica? Stucky's body vanished, leaving behind a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. To było bardzo głupie, ale byłam już po prostu zdesperowana, wiecie? Dobra. Nic nas tu już nie zaatakuje. Możemy chyba pozwiedzać. Tutaj Alan się zabije, więc tędy nie idziemy. No tu mogą być poukrywane, wiecie, termosy z kawą, jeszcze jakaś amunicja dodatkowa. Więc wolę się tutaj porozglądać. Tutaj bujają się drzewka. Tak.
chyba niedługo nam się skończy pierwszy odcinek z Alana, a to oznacza, że zaczniemy Dishonored, tak jak obiecałam. Tak, zaczniemy Dishonored i zaczniemy Undertale. Tak, że wiecie, Undertale to jest krótka gra, nie? Znaczy, no aż taka krótka w sumie nie jest, nie? Ale chciałabym w to zagrać. O Jezu, dobra, Alan by się zabił. Chciałabym w to zagrać, bo to jest przyjemna gierka. Nie patrzę na fan do mnie. Nie, ale no. No i obiecałam też Tauri, że w to zagram, więc ja w to zagram. Tak, o, chyba widzę termos z kawą. W panice bym go przeoczyła. Więc Alan, podnieś go, proszę bardzo. Dziękuję. No tutaj nie jest to, że Alan magicznie się przysuwa albo siłą woli przysuwa sobie przedmioty, tylko on rzeczywiście, jak przyciskamy guzik, to on do tego podchodzi, nie? O, widzicie? Nie tak jak Sebuś Castellano magicznie się przesuwa, robi moonwalk, że tak powiem. Dobra, idziemy dalej. Proszę mnie zostawić, dopiero co przeżyłam ledwo walkę z Karlem Stakiem. Znaczy, załatwiłam go na hita dzięki mojej cudownej rakietnicy. Więc na razie proszę mnie zostawić. Dajcie mi... Jest stacja! Boże, myślałam, że ten jeleń jest żywy. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Czekajcie, może tu coś jest fajnego? Może od tyłu jest coś fajnego? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. No tak, jak przez cały czas debile cię gonili, opętani. Aha, tutaj nie mogę wejść? Mogę. Mogę. Coś tu jest fajnego? Chyba nie. Przestańcie mi sapać. Tu nikogo nie ma. A wy mi sapiecie do ucha. A ja nie chcę, żeby mi sapano do ucha. Nie życzę sobie tego. Nie sapcie mi ducha. Chyba widzę... O, magiczne światło Boga. Ciekawe, kiedy znowu Boga spotkamy. Stop. Maszynopis? I co nam tu piszą? No, nie, znowu nie ten guzik. Uprowadzenie z takiego? Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. No cóż, czyli tutaj widzimy, jak pan Karl Stucky został opętany. Dobra. Co nas czeka? Zbliżenie. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Czyli Alan siedział w aucie cały tydzień. Przestańcie mi tu sapać. Nie wolno sapać. Czy mamy iść do tego lasu? Mam nadzieję, że nie. Mieliśmy dojść na stację benzynową. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. No dobra. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. To jest kolejny telewizor. Jezu. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? I to
było w maszynopisie. Tym poprzednim. Tak. O, znowu Nordic Walking. Kupimy sobie jakieś chipsy. Hello, a macie może hot dogi? Byliśmy w Warszawie teraz na wycieczce i to są chipsy? Czy gumy? Nie, no to są chipsy. Tak, i oczywiście autokarem zatrzymywaliśmy się na stacjach benzynowych i na jednej były takie dziwne hot dogi z jakiegoś dziwnego mięsa. To nawet dobre były. 68. doroczny festiwal Deer Fest. 15-18 października. Gry i zabawy. Loteria fantowa. Konkurs wędkarski. Konkurs wypieków. I kilka konkurencji niespodzianek. Muzyka na żywo. Atrakcje dla dzieci. Zębaty Charlie i niezwykła fantasmagoria maga Montgomery'ego. Wieczorem. Nie przegap legendarnej parady platform. Brzmi interesująco. Kupimy jakieś okulary. Deal with it. Co tu pisze? Myślałam, że tu pisze Palpatine. Gwiezdne wojny wszędzie. Aha, tędy nie widzimy. Chyba musimy iść do lasu. Albo znaleźć telefon. O, tu jest telefon. Great Ball Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep. I zakończyliśmy pierwszy odcinek Alan Wake. I close my eyes. Ładna piosenka.